Witajcie przyjaciele, nazywam się Basia Rosłaniec i jestem tutaj z Jarkiem, Jarek Kurdy. I Jarek ma świadectwo tego, jak zaczął dawać na Boże Królestwo, zaczął dawać finanse i co się z tym wiąże. Jarku, powiedz mi, od czego to się zaczęło? Ja byłem człowiekiem, który nie miał pieniędzy, byłem człowiekiem bez perspektyw, dlatego że nie miałem finanse, żeby coś zdziałać, zdziałałością gospodarczą, czy coś podobnego. I nie chciałem dawać. Ja chodziłem gdzieś do kościoła, to ja liczyłem złotówki, ale 50 groszy, że więcej nie będziemy dawać. Ale 3 miesiące temu właśnie oglądałem filmik na YouTube, Basi Rosłaniec, chodzi inwestycja na Królestwo Boże. To jest najlepsza inwestycja, jaka może być. I po tym, po czasie, znów oglądałem Andrew Womack i te wszystkie nauczania o finanse, o biznesie, do czego można inwestować, to najlepsza inwestycja, jak można powiedzieć, i to potwierdzić jest Królestwo Boże, tak? I to są mi te dwa filmiki, te dwa nauczania dały jedną całość. Ale poszedłem do komory, prosiłem Boga, żeby On przemienił moje serce na dawanie, nie brać. Brać, jeszcze może powiedzieć czegoś takiego, ja zawsze liczyłem na ludzi, nie na Boga, ale na ludzi, żeby mi pożyczali, ale ja nie miałem pieniędzy, żeby mi oddawać, to sam mam z tego problemy, tak? No i prosiłem Pana na to, żeby mi odkrył serce na dawanie w ten sposób, żeby nie oczekiwał nic za mnie. I stało się. Zacząłem dawać pieniądze na Królestwo Boże i wam powiem, jeżeli to dajecie na Królestwo Boże, najlepsza inwestycja, dawajcie duży przepływ gotówki, nawet ostatnie pieniądze, jeżeli dacie, jutro macie płacić czynsz, nie stracicie. U Boga nie stracicie. I chcę powiedzieć tylko to jedno. Jeżeli coś dajecie, nie oczekujcie nic za mnie. Błogosławcie ludzi, błogosławcie sieroty, błogosławcie wdowy. Amen. Amen, dziękuję, super.